Przeczytamy urywek z drugiej królewskiej, 4 rozdział. Zweite Könige 4, Abvers 38. Druga Księga Królewska, 4 rozdział, od 38 wiersza. A gdy potem głód nastał w kraju, Elizeusz powrócił do Gilgal. Gdy zaś uczniowie proroccy skupili się wokół niego, rzekł do swojego sługi: postaw na ognisku największy kocioł i nagotuj strawę dla uczniów prorockich. I wyszedł jeden na pole, aby nazbierać jarzyn, i natknąwszy się na dzikie pnącza, nazbierał z nich dzikich ogórków pełną swoją opończę, a przyszedłszy, wkroił je do kotła ze strawą, choć ich dotąd nie znali. Potem rozlano to dla owych mężów, aby jedli. Zaledwie zaczęli jeść tę potrawę, krzyknęli: śmierć w kotle, mężu Boży, i nie mogli tego jeść. Wtedy on rzekł: przynieście mąki. A gdy wsypał ją do kotła, rzekł: rozlej to dla tych ludzi i niech jedzą. Zjedli więc i nie było już nic szkodliwego w kotle. Potem przyszedł pewien człowiek z Baal-Szalisza i przyniósł dla męża Bożego chleby z pierwszego ziarna, 20 chlebów jęczmiennych i wór świeżego ziarna. A on rzekł: daj to tym ludziom, niech się najedzą. A jego sługa rzekł: jakże mam to dać dla setki ludzi? A on na to: daj to tym ludziom, niech się najedzą, gdyż tak mówi Pan, najedzą się i jeszcze pozostanie. A gdy im to dał, najedli się i jeszcze zostawili według słowa Pańskiego. Czytaliśmy historię, która ma miejsce w Gilgal. Gilgal war der Ort, wo das Volk Israel nach dem Durchzug durch den Jordan Wilga to była miejscowość, w której lud Boży po przejściu przez Jordan po raz pierwszy się zgromadził. Es war der Ort der Beschneidung. Było to miejsce obrzeski. Alle, die während der Wüstenreise geboren waren, nicht beschnitten, wurden dann in Gilgal beschnitten. Wszyscy, którzy narodzili się w czasie podróży przez pustynię i nie byli obrzezani, tu właśnie w tym miejscu zostali obrzezani. Und zwar mit einer durch Händen geschehenen Beschneidung. A mianowicie rękoma uczynioną obrzeską. Was hat dieser Ort uns zu sagen? Co to ma nam do powiedzenia? Dazu schauen wir mal eben in den Kolosserbrief. Spójrzmy do listu do Kolosa. Dort steht in Vers 11 von Kapitel 2. Drugi rozdział, 11 wiersz. Dass wir auch beschnitten worden sind mit einer nicht mit Händen geschehenen Beschneidung, in dem Ausziehen des Leibes des Fleisches, in der Beschneidung des Christus, mit ihm begraben in der Taufe, in dem ihr auch mit auferweckt worden seid durch den Glauben an die wirksame Kraft Gottes. Kolosan 2,11. W nim też zostaliście obrzezani obrzeską dokonaną nie ręką ludzką, gdy wyzuliście się z grzesznego ciała ziemskiego. To jest obrzezanie Chrystusowe. Teraz z Nim zostaliście pogrzebani w chrzcie, w którym też zostaliście wespół zbudzeni przez wiarę w moc Boga, który Go wzbudził z martwych. Dann lesen wir noch aus dem Kolosserbrief die weitere Stelle dazu in Kapitel 3 i jeszcze drugie miejsce z trzeciego rozdziału. Vers 3, ihr seid gestorben, und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Trzeci rozdział, trzeci wiersz. Umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. Und Vers 5. I piąty. Tötet nun eure Glieder, die auf der Erde sind, und werden sie aufgezählt, und dessen Willen der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams kommt. Umartwiajcie tedy to, co w waszych członkach jest ziemskiego, tu mamy wymienione, i teraz szósty wiersz, z powodu których przychodzi gniew Boży. Beschneidung hat also zwei Seiten. A więc to obrzezanie ma dwie strony. Eine einmalige Seite, die ein für alle Mal geschehen ist.
jednostronną stronę, która wydarzyła się tylko raz na zawsze. I to ma miejsce w czasie naszego nawrócenia. Przez to, że ściągamy, czy jak tu jest, właśnie zawlekamy nasze stare ciało. Ten człowiek, który jest nienawrócony, jest opanowany przez grzech. Bei der Bekehrung haben wir diesen alten Menschen abgelegt, ausgezogen und er ist mitgebrochen. Przy nawróceniu tego starego człowieka właśnie zewlekliśmy i przybiliśmy do krzyża. Aber das Fleisch ist noch in uns. Ale to ciało jeszcze mamy. Die sündige Natur ist noch da. Ta grzeszna natura ciągle jest obecna. Und wenn sie wirksam wird, gebiert sie den Tod. I jeśli ona jest czynna, to wtedy rodzi śmierć. Wir haben uns vielleicht die eine oder andere Ausdrucksweise angewöhnt. Może nie jeden z nas życzyłby sobie jakiejś drogi wyjścia. Myśmy w pewnym sensie przyzwyczaili się do tego. I man immer wieder hört. I jak to się ciągle słyszy. Zum Beispiel. Na przykład. Wir müssen die Sünde im Tode halten. My musimy trzymać grzech w śmierci. Das ist eine falsch. To jest błędne. Wir müssen uns dafür halten, was wir sind. My musimy wiedzieć, kim jesteśmy. Nämlich gestorben. Mianowicie wiedzieć, że my umarliśmy. Die Sünde ist nicht tot. To nie grzech jest umarły. Wir sind tot. My jesteśmy umarłymi. Was ich jetzt sage, ist etwas makaber. To, co teraz powiem, jest trochę makabryczne. Eine Leiche, kannst du die herrlichsten Bilder vor die Augen halten? Trupowi możesz pokazywać najwspanialsze obrazy. Du kannst dich kneifen. Możesz dotykać. Ins Ohr brüllen. Możesz szeptać coś do ucha. Nie reagiert nicht mehr. Nie będzie już reagował. Ich erzähle gerade meine Geschichte. I opowiem teraz jedną historię. Mówił to brat, którego dobrze znacie wszyscy. On jest sehr gut reden. On bardzo dobrze potrafił przemawiać. Und die Parteivorsitzenden der verschiedensten Parteien haben ihn umworben, als Parteiredner aufzutreten. I wielu z różnych partii próbowało go pozyskać jako takiego mówcę. Er lehnte immer wieder ab. Nein, nein, nein. I on zawsze odmawiał, ciągle mówił nie. Schließlich haben die gesagt, diese Parteivorsitzenden. I w koniec końców któryś z nich powiedział. Ich weiß den Namen gesagt. Der ist für uns tot. Der ist für uns gestorben. No niestety, ale ten człowiek dla nas umarł, on dla nas jakby nie istnieje. Das ist die Wahrheit der Schrift. I to jest właśnie prawda Pisma. Und jetzt wollen wir das in der Praxis verwirklichen. I teraz my chcemy to urzeczywistniać w praktyce. Wenn die Sünde lockt, jeśli nas grzech zachęca, pobudza, wir sind tot. My nie żyjemy. Wenn wir aber dem Fleisch in uns Nahrung geben, ale jeśli temu ciału będziemy dawali pożywienie. Dann kommt Kolosser 3, Vers 5. Tötet eure Glieder, die auf der Erde sind. To wtedy obowiązującym jest Kolosan 3, 5. Umartwiajcie ciała wasze. Gebt ihnen keine neue Nahrung. Nie podawajcie nowego pokarmu waszym ciału. Najdliwa. Odetnijcie w tym sensie. Das ist die alltägliche Praxis. To jest ta codzienna praktyka. Brüder vor uns haben das verglichen. Bracia przed nami porównali to. Sie haben gesagt, es gibt einen Hund und es gibt einen Adler. Powiedzieli tak, jest pies i jest orzeł. Und der Hund und der Adler sind einander gekettet. I pies jest połączony z orłem łańcuchem. Das spielt sich in uns ab. I to ten obraz odgrywa się w nas. Nähren wir den Hund. Jeśli będziemy odżywiali psa, który ciągle biega po tym brudzie tej ziemi, jeśli będziemy go dokarmiali, to wtedy spowodujemy, że ten orzeł w końcu padnie. Albo będziemy pielęgnowali i odżywiali orła. Orzeł, jego cechą jest to, że on chce latać. Geben.
On chce, czy jest obrazem tej chrześcijańskiej wolności. Ihn wollen wir nähren. Jego chciejmy posilać. Und den Hund verhungern. A sprawić, by ten pies, zagłodził, był zagłodzony. Aber wenn das Fleisch wirksam wird, hier in Gilgal. Ale jeśli to ciało jest czynne tutaj w Gilgal, to ma to śmiertelne skutki. Die Gesinnung des Fleisches ist der Tod. Bo z usposobieniem ciała jest śmierć. Der Tod ist im Dorf. Ta śmierć jest w tym garnku. Nun, es war Hungersnot im Land. Był głód w tym kraju. In welchem Land? W którym kraju? Im Land Kanaan. W kraju kanaanejskim. Czy Kanaan, w kraju Kanaan. Das ist ganz unverständlich, oder? To jest przecież niezrozumiałe, czyż nie? Ich kann nicht stellen, dich aufschlagen am Ende des 5. Buches Mose. Nie jestem w stanie teraz zacytować tych miejsc z 5. Księgi Mojżeszowej. Gott hatte gesagt, wenn ihr in das Land kommt, es fließt von Milch und Honig. Bóg im powiedział, jeśli wejdziecie do tego kraju, on opływa mlekiem i miodem. Ihr werdet nie in Dürftigkeit brudet. Nigdy nie będziecie, nie będzie brakowało wam chleba. Aber Gott hatte das an eine Bedingung geknüpft. Ale Bóg to połączył z pewnym warunkiem. Wenn ihr fleißig auf meine Stimme hört, jeśli pilnie będziecie słuchali mojego głosu, in anderen Worten gehorsam seid, innymi słowy będziecie posłuszni, dann wird das so sein. To wtedy tak to będzie właśnie wyglądało. Wenn aber nicht, a jeśli nie, dann werde ich euch den Himmel, den Regen des Himmels vorenthalten, to wtedy ja zatrzymam deszcz z nieba und kommt Dürre über das Land. I nadejdzie susza nad kraj. Das war eingetreten. I to właśnie miało tutaj miejsce. Die Hungersnot war also die Folge ihres eigenen Ungehorsams. A więc ta, ten głód był powodem ich własnego nieposłuszeństwa. Jetzt zu uns. I teraz co przekładając na nas. Kennst du das? Hungersnot in deinem Leben? Czy znasz taki okres głodu w swoim życiu? Ich kenn das. Ja znam u siebie. Keine Lust mehr Bibel lesen. Nie ma się ochoty czytać Biblii. Die Versammlungen sind so langweilig. Godziny zgromadzenia stają się nudne. Zum Beten keine Zeit. Nie ma czasu na modlitwę. Warum? Dlaczego? Nicht von Schuld. To nie Bóg jest winny. Liegen Dinge in meinem Leben oder in deinem Leben, die sind nicht gut. Są rzeczy w twoim życiu czy w moim życiu, które nie są dobre. Die müssen geändert werden. Które muszą być zmienione. So gibt es Hungersnot. I wtedy jest ten głód. Es kann auch Hungersnot geben in einer ganzen Versammlung. Może być też taka sytuacja, że głód jest w całym zgromadzeniu. Eine Schwester sagte, ich bekomme keine Nahrung mehr. Siostra mówi, ja nie otrzymuję więcej pokarmu. Dann ist ein Vergehen, ein schuldhaftes Versäumnis in der Versammlung. To wina tego zaniedbania jest w zgromadzeniu. Na legt Gott in seiner liebenden, züchtigen Hand sie auf uns. I wtedy Bóg swoje miłujące i karcące ręce wkłada na nas. Und was tun wir, wenn Hungersnot in der Versammlung ist, in der örtlichen, wo ich zu Hause bin? I co czynimy, gdy taki głód pojawia się w naszym miejscowym zgromadzeniu, do którego przynależymy? Gehst du nach der Versammlung, oder? Odchodzisz do sąsiedniego zgromadzenia, tak? So werden die Probleme nicht gelöst. W ten sposób nie rozwiążemy problemów. Das ist der einfachste Weg. To jest najprostsza droga. Man geht der Züchtigung aus dem Weg. Ucieka, unika się karności. Dann wir wollen uns der Züchtigung stellen. Nie, poddajmy się pod tą karność. Und mit der Hilfe des Herrn, Hungersnot beenden. I z pomocą Pana zakończmy ten głód. Indem wir zurückkehren zu den Gedanken Gottes. W ten sposób, że wrócimy do myśli Bożych. Nun gab es unter den Söhnen der Propheten solche, die vor Elisa saßen. I wśród tych synów prorockich byli tacy, którzy siedzieli przed Elizeuszem. Tu jest wśród nas wielu młodych ludzi. Wielu z was znam. I cieszę się, jeśli wy pozostaniecie w tym stanowisku, przekładając to jako siedzący przed Elizeuszem. Lasst uns nicht so pauschal abfällig über unsere jungen Leute reden. Nie chciejmy tak mówić, tak lekceważąco może o naszej młodzieży. Ich kenne eine ganze Anzahl, von denen ich mich schämen muss.
I znam mnóstwo takich, przed którymi muszę się wstydzić. Wenn ich an das andere denke, in dem ihr seid, in dem ich auch mal war. Jeśli ja sobie wspominam lata, gdy byłem w tym wieku, w którym wy teraz jesteście. Weißt, was ihr alle für den Herrn tut, dann schäme ich mich. I wiem, co wy wszyscy czynicie dla Pana, to ja się wstydzę. Da bleibt mal schön sitzen vor Elisa. Pozostańcie jako ci siedzący przed Elizeuszem. Man könnte ja jetzt denken, ja, die sitzen einfach da, die tun überhaupt nichts. I można by sobie tak pomyśleć, oni tylko siedzą, nic nie czynią. Wenn der Hungersnot ist, dann muss man doch sehen, dass da Speise kommt. Raus und was holen. Jeśli jest klęska głodu, to trzeba przecież coś zrobić. Trzeba wyjść i poszukać pożywienia. Nein, sie tun das einzig Richtige. Nie, oni czynią jedyną właściwą rzecz. Sie warten auf den, der allein die Hilfe geben kann. Czekają na tego jedynego, na tego, tylko tego, który może im dać pomoc. Das ist der wahre Elisa. To jest ten prawdziwy Elizeusz. Ein sehr geschätzter Ausleger sagt über Elimelech und Naomi. Jeden z bardzo cenionych wykładowców Słowa Bożego mówi o Elimelechu i Naomi. Besser bei Boas bleiben in Tagen der Hungersnot. Lepiej pozostać przy Boazie w czasach głodu. Als Fülle von Brot in Moab. Niż mieć pełnię czy dostatek chleba w Moabie. Das ist ein wahrer Satz. To jest prawdziwe zdanie. Nie tak dawno temu wpadło mi to w oczy. 10 lat. Naomi in Moab. 10 lat była Noemi w Moabie. I gdy przyszła, wróciła po 10 latach. Boaz ciągle był i trwał w Betlejemie. Das ist doch überwältigend. To jest coś potężnego, potężnie wielkiego. Wenn der Herr in der Mitte einer Versammlung ist, die zusammenkommt zu seinem Namen. Gdy Pan jest pośrodku zgromadzenia, które zgromadza się do imienia Jego. Und ich meine weggehen zu müssen, weil Dinge vorgefallen sind, die mich beschweren. I ja uważam, że muszę odejść z tego zgromadzenia, bo nastały sprawy czy rzeczy, które mnie obciążają. To zapytajmy się najpierw, czy Boaz jest jeszcze obecny? I jak długo jest Pan Jezus, ten prawdziwy Boaz? Nie mam prawa odejść. Przecież chcemy pozostać przy Nim. I On nie odejdzie od tak sobie. On odejdzie tylko wtedy, gdy zło objawi się i nie zostanie właściwie potraktowane. Jeśli to zło, grzech, obojętnie w jakiej formie będzie tolerowany, to krótki czas i Pana nie będzie. Ale był jeden, który nie miał spokoju w sercu. Wir wollen mal überlegen, was ihn veranlasst haben könnte, wegzugehen, um Speise zu holen. Cóż mogło go pobudzić do tego, by wyjść w pole, by przynieść tej potrawy? Eins stand fest. Jedno jest pewne. Er wollte seine Freunde nicht vergiften. Na pewno nie chciał otruć swoich współtowarzyszy, przyjaciół. Auf gar keinen Fall. W żadnym wypadku. Wir unterstellen mal gute Beweggründe. I dobre powody ku temu. Er wollte helfen, die Hungersnot zu beenden. On chciał pomóc, by zakończyć ten głód. Aber er hatte kein Unterscheidungsvermögen. Ale on nie miał możliwości rozróżniania. Er geht hinaus in die kultivierte Welt. Wyszedł do tego świata. Und schnell ruckzuck hat er sein Gleitvolk mit wilde Kolobinden gesammelt. I szybko nazbierał czegoś do swoich, do tej obrączy, jak to jest napisane. Er dachte, es wäre gut. Myślał, że to będzie dobre. Was lernen wir daraus? Czego możemy się z tego nauczyć? Ihr lieben Jungs, heute bedient euch bitte nicht wahllos irgendwelcher christlicher Literatur. Drodzy młodzi przyjaciele, nie posługujcie się czymkolwiek, jakąkolwiek chrześcijańską literaturą. Das ist höchst gefährlich. To jest bardzo niebezpieczne. Sowohl im Internet, czy to w internet, czy to jeśli chodzi o internet, gibst du einen bestimmten Begriff ein,
wpisujesz jakieś hasło du kommst hunderte von Antworten. I masz setki odpowiedzi aus allen möglichen Quellen. Ze wszystkich możliwych stron. Manchmal wundert man sich in Wortbetrachtungen. Czasami jest się zadziwionym w czasie rozważania Słowa Bożego. Nach den Ausführungen eines Bruders. Po wywodzie jakiegoś brata. Wo hat er das her? Skąd on to wziął? Aus den Schriften unserer Brüder hat er das nicht. Z pewnością nie pochodzi to z pism znanych nam braci. Unter Umständen irrige Ansichten. Irrige, falsche Ansichten. On to wziął z tych, jest to, pochodzi to z tych błędnych stron. Ich glaube, wir haben guten Rat geben. I chciałbym wam dać dobrą radę. Bleib bei den bewährten Schriften unserer Brüder. Pozostańcie przy tych cenionych pismach naszych braci. Też byłem taki młody jak wy. I często są takie myśli, trzeba wprowadzić coś nowego do zgromadzenia. Przecież to, co ci starzy bracia tam z przodu opowiadają, to wszystko już wiem. Chciałbym wam taki przykład podać. Iwer, bist du schon gekommen im Studium des Epheser, du bist von Bruder Larki. Jak daleko jesteś w studiowaniu listu do Efezjan napisanego tego wykładu przez brata Darbiego? No, kann ich angefangen. Nie zacząłeś jeszcze? Tust mir leid. To przykro mi. Fang mal an. Zacznij. Fang mal an. Naprawdę zacznij. Was über Epheser 5 schreibt. To, co on pisze o Efezjan 5 rozdział, über die Liebe des Herrn zu seiner Versammlung. O miłości Pana do swojego zgromadzenia. Ich sage, damit ihr warm ums Herz. Damit ihr warm ums Herz. To wtedy serce rozgrzewa się. Du weißt noch gar nicht alles. I to jeszcze nie jest wszystko. Viele von euch können noch Englisch und Französisch. Wielu was zna język angielski czy francuski. Da musst du 300 Jahre alt werden. Bist du noch nicht durch. I nawet jakbyś miał 300 lat, to jeszcze nie zgłębisz tego. Nicht einfach irgendwo auflesen. Ist zu gefährlich. Czytanie czegokolwiek i gdziekolwiek jest naprawdę niebezpieczne. Gut, er kam jetzt zurück. I teraz widzimy, że on wrócił. Aber noch eine andere Möglichkeit, warum er gegangen sein könnte. Ale jeszcze jedna inna możliwość, dlaczego on wyszedł. Ich weiß ja nicht, wie lange die schon da gesessen haben. Nie wiem, jak długo oni tam siedzieli. Vielleicht schon länger. Może dłuższy czas. Können die auch gedacht haben, ja, sag mal, Elisa, willst du nicht oder kannst du nicht? Czy oni sobie może myśleli, Elizeuszu, czy ty nie chcesz, a może nie potrafisz, nie umiesz nam pomóc? Bist du überhaupt noch da? Jesteś w ogóle wśród nas? Mir ist mal aufgefallen. Zauważyłem. Womit begann der Niedergang des Volkes Israel nach dem Durchzug durch das Rote Meer? Od czego zaczął się upadek ludu izraelskiego po przejściu przez Jordan? Steht in 2. Mose 17. Przez Morze Czerwone, przepraszam. Jest napisane 2. Mojżeszowa 17. Steht in 2. Mose 17. Und der Apostel wiederholt das in 1. Korinther 10. I apostoł powtarza to w 1. Korinthian 10. Sie haben Gott versucht. Oni próbowali, czy wystawiali, kusili Boga, wystawiali Boga na próbę. Mit einer Frage. Pytaniami. Ist der Herr in unserer Mitte oder nicht? Jest on wśród nas albo nie? Ganz böse Frage. Bardzo złe pytanie. In Frage stellen, ob der Herr in der Mitte ist. Postawić pytanie, czy Pan jest wśród nas. Er ist da, wo die Gläubigen zusammenkommen nach Matthäus 18, Vers 20. On jest wszędzie tam, gdzie wierzący zgromadzają się według Mateusza 18, 20. Und er macht seine Gegenwart nicht abhängig. I on swojej obecności nie uzależnia von meinem und deinem momentanen Herzenszustand. Od twojego czy mojego chwilowego stanu serca. Wenn er das machen würde, gdyby on tak czynił, könnte er wahrscheinlich niemals kommen. Prawdopodobnie nigdy by nie mógł być pośród nas. Gott sei Dank tut er das nicht. Bogu niech będą dzięki, że tak to nie jest. Es nimmt nicht von meiner Verantwortung weg, das zu praktizieren. To też nie odbiera nic z mojej odpowiedzialności, by to tak właśnie praktykować. Nun er geht. On poszedł. Tutaj. Jetzt kommt er schnell zurück mit den wilden Kolokwinden. I czytamy, że wraca z dzikimi ogórkami. Was macht er jetzt? I cóż on teraz czyni? Er zerschneidet das ganz schnell fein in den Kochtopf. Wkroił je bardzo szybko do kotła. Czyli was ist das heimliche Stillung leisten?
prawie można powiedzieć, że po cichu, cichutko i szybko. Nie przyniósł tego do Elizeusza. Genau das ist die Taktik des Feindes. I dokładnie tak postępuje wróg. Wisst ihr, wenn ihr ein Buch kauft, wo auf der ersten Seite steht, der Jesus ist nicht der Gott, nicht Gottes Sohn. Możemy to tak porównać, kupujecie książkę, na której, w której na pierwszej stronie jest napisane Pan Jezus nie jest Bożym Synem. Nicht so gefährlich. Przecież to nie jest tak. Nimmst du Papier? Nie tak niebezpieczne, wyrzucamy do kosza. Aber so tut der Feind nicht. Ale tak właśnie ten nieprzyjaciel nie postępuje. Also in England. Nieprzyjaciel nie jest taki głupi. Also in England etwa 1880 und folgende Jahre. Gdy w Anglii w latach 1880 i później. Ein böser Mann mit Namen Raven. Zły człowiek z imieniem Raven. Gelehrt hat, dass der Jesus nicht der ewige Sohn sei. Uczył, że Pan Jezus nie jest odwiecznym Synem Bożym. Und dass wir nicht das ewige Leben besitzen. I że nie posiadamy życia wiecznego. Haben die Brüder jahrelang gebraucht, um das zu erkennen. Jahrelang. Bracia potrzebowali długie lata, by to rozpoznać, tą błędną naukę. Weil er so fein dosiert in die Mitte der Geschwister kam. Ponieważ on to w tak delikatny sposób dozował i wprowadzał po troszku wśród wierzących. Ich warne noch einmal davor, unbegründet solche fremden Schriften zu lesen. I jeszcze raz chciałbym ostrzec, by przed czytaniem takich obcych pism, książek. Es gibt schon mal Umstände, die einen dazu zwingen, das zu tun. Są takie okoliczności, które zmuszają do tego, by to uczynić. Aber man kann nicht durch schmutziges Wasser schwimmen und sauber bleiben. Ale nie można przepłynąć, pływać w brudnej wodzie i wyjść z niej czystym. Was war das Ergebnis? I co było rezultatem? Jetzt bin ich gedanklich in 1. Korinther 14. Teraz myślami jesteśmy w 1. Korinthian 14. Da wird etwas gebracht in der Versammlung. Tam jest coś przyniesione do zgromadzenia. Und die anderen jungen Leute, die da auch waren? I ci inni uczniowie, którzy też byli tutaj. Die haben davon probiert. Spróbowali coś z tego. Und sofort erkannt, der Tod ist im Topf. I natychmiast rozpoznali, śmierć jest w kotle. Die hatten ein geistiges Unterscheidungsvermögen. Oni mieli tą duchową możliwość rozpoznawania. Das spricht für sie. To jest na ich plus. Dass sie das falsche gemerkt haben. Że natychmiast zorientowali się, że to jest złe. Genau das geschieht in 1. Korinther 14 im Blick auf unser Zusammenkommen. I dokładnie to samo ma miejsce w 1. Korinthian 14, co się tyczy naszego zgromadzania się. I das war Gottes verkündigen. Ci, którzy głoszą Słowo Boże, werden von denen, die es hören, beurteilt. Są oceniani czy osądzani przez tych, którzy słuchają. Ist es recht oder nicht, was gesagt wird? Czy to, co zostało powiedziane, jest właściwe, czy też nie? Ich bin dankbar, wenn ich vor Zuhörern reden darf, die etwas beurteilen können. Jestem bardzo wdzięczny, gdy mogę mówić przed słuchaczami, którzy potrafią oceniać. Ich möchte sogar darum bitten, wenn was falsch gesagt ist. I nawet proszę, by jeśli coś jest złego powiedziane, by to zostało skorygowane czy powiedziane. Das ist keine lieblose Kritik. To nie znaczy, że to jest jakaś taka ostra krytyka. Das ist ein gesundes geistiges Urteil. Ale to jest takie zdrowe, duchowe osądzanie czy ocenianie. I chciejmy pod takie się z wdzięcznością poddawać. Jeśli jest ktoś, kto udziela się publicznie i nie potrafi czegoś takiego znieść, gdy on jest właśnie tak z miłością korygowany, jeśli ktoś czegoś takiego nie potrafi znieść, to lepiej, żeby milczał. Das ist jetzt die Hilfe. Der Tod war im Topf. I teraz mamy tą pomoc, bo czytaliśmy, że ta śmierć jest w tym garnku. Gibt's jetzt noch Heilung? Czy jest teraz jeszcze jakieś możliwość uzdrowienia? Ja. Tak. Was sagen die jungen Leute? Cóż mówią ci młodzi ludzie? Sie rufen Elisa. Wołają Elizeusza. Als ich jung war, gdy byłem młody, habe ich von alten Brüdern oft gehört, die Lösung aller Fragen ist Christus. Słyszałem bardzo często od starszych braci, rozwiązaniem wszystkich pytań jest Chrystus. Ich habe damals gedacht, das ist ein Schlagwort.
Ja sobie wtedy myślałem, no przecież to jest już takie oklepane hasło. Heute sage ich, es stimmt. A dzisiaj mogę powiedzieć, tak, to się zgadza. O problemy in der Ehe. Czy są, czy powstają problemy w małżeństwie? Bringe Christus hinein. Wprowadź Chrystusa w te sprawy. Ob im Arbeitsleben. Czy w naszej pracy mamy problem? Bringe den Herrn Jesus hinein. Wprowadź Pana Jezusa w te problemy. Ob Familienprobleme zwischen Kindern und Eltern. Jeśli pojawiają się problemy między dziećmi a rodzicami, bringe den Heiland hinein. Wprowadź naszego Zbawiciela w te sprawy. On jest naprawdę rozwiązaniem wszelkich problemów. I dokładnie to mamy tutaj. Zawołali Elizeusza. I cóż on mówi? Przynieście mąki. Czego obrazem jest mąka? Trzecia Mojżeszowa, dwa, ofiara z pokarmu. Pan Jezus. Jest obrazem Pana, na Pana Jezusa. Rozczyniona mąka. To jest zmieszana z oliwą. To jest to spłodzenie. Namaszczony oliwą. Am Jordan, bei deiner Taufe. W Jordanie, przy chrzcie. Der Jesus ist die Lösung. Pan Jezus jest tym rozwiązaniem. Die haben das Mehl in den Topf. Oni wrzucili tą mąkę do tego garnka. Und es war nicht schlimmes Mehl im Topf. I nie było to już złe. Ich möchte nochmal den Kolosserbrief zu Rade ziehen. I jeszcze raz chciałbym użyć listu do Kolosan jako rady. Die Kolosser waren mit zwei Gefahren umgeben. Kolosanie byli otoczeni dwoma niebezpieczeństwami. Gelesen das in Kolosser 2. Drugi rozdział. Dass sie in Gefahr standen, als Beute weggeführt zu werden durch die Philosophie und durch eitlen Betrug nach der Belieferung der Menschen und nach den Elementen der Welt. Vers 8. Drugi rozdział, ósmy wiersz. Baczcie, aby was, kto nie sprowadził na manowce filozofią i czczym urojeniem opartym na podaniach ludzkich i na żywiołach świata. Das war einmal die griechische Philosophie, die Philosophie der Welt. To była wtedy ta grecka filozofia świata. Und die jüdische Gesetzlichkeit. I ta żydowska zakonność. Und wie konnten diesen zwei Gefahren begegnet werden? I jak można było wyjść naprzeciw tym dwom niebezpieczeństwom? To steht in Vers 9. Dziewiąty wiersz. In ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Gdyż w nim mieszka cieleśnie cała pełnia boskości. Es war damals die Lösung. Wtedy było to rozwiązaniem. Und das heute die Lösung. I to jest rozwiązanie i dzisiaj. Jetzt kommt in Vers 42 ein ganz neuer Abschnitt. I teraz 42 wiersz, mamy całkiem nowy odcinek, czy urywek. Von einem Mann, der ganz anders handelt als der junge Mann vorhin. Jest tu mowa o pewnym człowieku, który postępuje całkiem inaczej niż w tym urywku wcześniej. Da kam ein Mann von Baal Shalisha. Tu czytamy o człowieku, który przyszedł z Baal Shalisha. Und brachte dem Mann Gottes Brot der Erstlinge. I przyniósł dla męża Bożego chleby z pierwszego ziarna. A więc to, co on przynosi, przynosi mężowi Bożemu. Nie tak, jak że szybko pokroimy, wyłożymy na stół. I to, co on przyniósł, była to niewielka ilość. Später heißt es, was ist das unter so vielen? 43 wiersz czytamy. Jakże mam to dać dla setki ludzi? Wahrscheinlich 20 kleine Gerstenbrote. Może to było właśnie takich 20 małych chlebów jęczmiennych. Aber das, was er bringt, ale to, co przynosi, spricht von dem Herrn Jesus. To mówi o Panu Jezusie. Also ernährt uns mit dem, was der Jesus ist. On karmi nas tym, kim jest Pan Jezus? Ich würde sagen, es sind die Früchte eines verborgenen Umgangs mit dem Herrn. To są owoce tego
skrytego obcowania z Panem. Właśnie z tym wychodzi naprzeciw tej klęsce głodu. Brudy Esslinge und Gerstenbrote. Te chleby z pierwocin i z jęczmienne. Das ist die Frucht des Landes, die erste Frucht des Landes. To jest ten pierwszy owoc tej ziemi. Sprich von dem auferstandenen Herrn. To mówi o tym zmartwychwstałym Panu. Und Jungkorn spricht von dem Korn, was frisch in der Erde steht. I to młode ziarno mówi o tym właśnie ziarnie, które jest świeżo wrzucone do ziemi. Ich möchte zwei Nahrungsarten darin sehen. I ja widzę w tym dwa sposoby odżywiania. Wir nähren uns einmal von einem auf der Erde lebenden Jesus. My żywimy się, czy odżywiamy się po pierwsze tym Jezusem, który żył na tej ziemi. Und wir nähren uns zweitens von einem himmelweilenden Christus. I odżywiamy się tym Chrystusem, który jest teraz w niebie. Als das Volk Israel durch die Wüste zog, begann es das Mahl, jeden Morgen neu. Gdy lud izraelski szedł po pustyni, to codziennie rano otrzymywał mannę. Als sie in das Land kamen, gdy weszli do kraju, hörte das Mahl auf. Ta manna ustała. Und sie nährten sich von der Speise des Landes. I zaczęli żywić się tymi owocami tego kraju. Gut nachvollziehbar. To można sprawdzić. Entweder waren sie in der Wüste. Albo byli na pustyni. Da gab es das Mahl. Wtedy była manna. Oder sie waren im Land. Albo byli w kraju. Waren sie nicht mehr in der Wüste. I nie byli już wtedy na pustyni. Da bekamen sie die Speise des Landes. Wtedy otrzymywali te potrawy tej ziemi, w której byli. Bei uns ist das etwas anders. U nas jest to trochę inaczej. Jesteśmy jeszcze na pustyni i również już w tym kraju. A więc my potrzebujemy obu tych pokarmów. Potrzebujemy Pana Jezusa jako tej manny, jako przykład tej dla naszej drogi, jako tego, który tą drogę już przeszedł. I potrzebujemy jeszcze tej siły do pielgrzymki w tej ziemi. I teraz pozwólcie, że zacytuję brata Heliego. Jest to bardzo dobry wykładowca pisma z XIX wieku. Powiedział, napisał kiedyś. Uważajcie teraz. Um einem auf der Erde lebenden Jesus nachzuahmen. Aby naśladować Jezusa, który żył na tej ziemi, brauchen wir die Kraft eines verherrlichten Christus. Potrzebujemy siły uwielbionego Chrystusa. Das ist ein guter Satz. Bardzo dobre zdanie. Wenn es keinen verherrlichten Christus gäbe, gdyby nie było uwielbionego Chrystusa, wäre die Nachfolge eines verachteten Jesus völlig umsonst. Ci naśladowcy tego odrzuconego Jezusa byliby daremni. Paweł mówi, stracilibyśmy oba światy. Ale ten uwielbiony Chrystus, on jest, on istnieje. I opłaca się, by w tej sile, którą on daruje, i teraz ja to mówię już całkiem świadomie, by tego Jezusa naśladować. I na koniec tej drogi będziemy tam, gdzie on już teraz jest. Jest to eine Wunderung für unsere jungen Freunde. I teraz jeszcze takie pokrzepienie dla naszych młodych przyjaciół. Es war nicht viel, was ist das bei 100 Männern, so wenig Brot? I to nie było dużo, i tu jest to pytanie, cóż to będzie dla tej setki ludzi? Aber dann spricht der Herr, ale Pan tutaj mówi, an den Essen und übrig lassen. Będą jedli i jeszcze pozostanie. Gdy osoba Pana Jezusa jest nam zaoferowana jako pokarm, to będziemy syci, ale ciągle jeszcze dużo pozostanie. Nigdy nie będziemy w stanie go w tej pełni poznać. Nikt nie zna syna jak tylko ojciec.
I teraz dla waszego pokrzepienia. Może też już miałeś takie myśli na zgromadzeniu, że na przykład w niedzielę po zaśpiewaniu pieśni, po modlitwie, aby jakiś króciutki urywek pisma i w myśli rozmyślasz o tym urywku, modlisz się w ciszy. I w końcu stwierdzasz, nie, nie, to nie ma sensu, żebym wstał, bo za mało wiem na ten temat, nie będę mówił. Powiem coś przez 10 minut tylko i dalej nie będę wiedział co i będę musiał usiąść. Ja bardzo często mam takie myśli. Ale to są złe myśli. Miej tą odwagę i przynieś albo daj to, co Pan ci dał. Przynieś to Jemu. A co On z tego zrobi, to Jego sprawa. Bo to właśnie może być nie, użyte, czy może się rozwinąć w niewyobrażalne błogosławieństwo. W Jana 6 mamy tego małego chłopca. 5 brodów i 2 fisze. 5 chlebów i 2 ryby. Przyniósł to do Pana Jezusa. I cóż z tego zostało, czy powstało? Jeśli my mamy takie myśli, jeśli jakiś młody brat wstanie, po 10 minutach siądzie i my sobie tak szyderczo myślimy, o, skończyła mu się już para i nie wie co dalej powiedzieć. Przynieś Panu, co On Tobie dał. A jak to się dalej rozwinie, możesz to Panu ze śmiałością zostawić. Jeśli skończyłeś swoje myśli, usiądź. To nie jest naszą rzeczą, by tą godzinę samemu kreować i prowadzić ją. Są pewnego rodzaju sposoby przemawiania. Na przykład. Ein anderer Bruder kann sich ja noch anschließen. Na przykład jakiś inny brat może się dołączyć do tej wypowiedzi. To nie jest moja sprawa. To nie jest moja sprawa, czy inny chce coś do tego dodać, czy też nie. A może Pan chce przedstawić w tym dalej jakiś inny przedmiot, jaki przez innego brata. A może się też tak zdarzyć, że po tym krótkim czasie ta godzina się zakończy. Nie myślmy tak, że my ciągle musimy jakby dyrygować tą godziną. Mamy to wielkie wyznanie. Und wir machen uns von den jungen Leuten unglaubwürdig, wenn wir das durch solche Praktiken zerstören. I będziemy niewiarygodni wobec naszych młodych wierzących, jeśli będziemy takie mieli myśli, tak praktykowali właśnie. My jako starsi w tym sensie. Ich meine, ein schönes, anspornendes Beispiel, was wir in diesem Mann von Baal Elisha finden. Uważam, że jest to piękny przykład tego człowieka z Baal Shalisha, który tutaj możemy znaleźć. Dla ludzi on jest nieznany. Nagle się pojawił, nagle odszedł, ale Pan zna go doskonale. Co Słowo Boże mówi na temat narodzenia na nowo? Kto go potrzebuje? Kto dokonuje narodzenia na nowo? Oraz jakie są tego skutki? Jakie są tego rezultaty? Pierwsze miejsce to jest list Jakuba. W tych niebieskich Bibliach to jest strona 290. Jakuba, pierwszy rozdział,
17 wiersz. Słowo Boże mówi tutaj tak, że każdy dar dobry i każdy dar doskonały pochodzi z góry i zstępuje od Ojca Światłości, u którego nie ma zmiany ani cienia zmienności. Ze swojej woli zrodził nas słowem prawdy, abyśmy byli jakby pierwocinami Jego stworzeń. Widzimy, że Słowo Boże daje tutaj wyraźne świadectwo, że każdy dar dobry i każdy dar doskonały, to jest coś, co możemy dostać od Boga. I Bóg chętnie daje, bez wypominania, każdemu, kto do Niego przychodzi po zbawienie, ponieważ Bóg udowodnił, że chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i do poznania prawdy doszli. Dał dowód tego przez to, że dał swojego Syna, Pana Jezusa Chrystusa. Pan Jezus Chrystus, jako jedyny prawdziwy Bóg, przyjął postać człowieka, stał się podobny ludziom, stał się identyczny z nami we wszystkim z wyjątkiem grzechu. On grzechu nie popełnił, ani nie znaleziono zdrady w ustach Jego. I o Panu Jezusie tu jest wyraźnie powiedziane, że On jest darem dobrym i darem doskonałym. Bóg dał ludziom prezent. Bóg dał ludziom dar w osobie Pana Jezusa Chrystusa. I Pan Jezus Chrystus, umierając na krzyżu, złożył doskonałą ofiarę, na podstawie której każdy człowiek może pojednać się z Bogiem. Każdy. Nie ma żadnej różnicy, bo wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Nie ma czegoś takiego, że ktoś jest za święty na to, żeby móc skorzystać z ofiary Golgoty. Nie ma też czegoś takiego, że ktoś jest zbyt wielkim zwyrodnialcem, żeby mógł skorzystać z ofiary Golgoty. Pan Jezus Chrystus umarł i na Niego został złożony grzech. On grzechu nie znał, ale w momencie, kiedy wisiał na krzyżu, sam stał się grzechem. I na tej podstawie jest możliwe pojednanie z Bogiem. Na tej podstawie cała świętość Pana Jezusa Chrystusa może być przypisana człowiekowi, który przyszedł do Boga po zbawienie. I na podstawie tej ofiary jest to tak, że Bóg już więcej grzechów nie wspomni. Bóg będzie takiego człowieka traktował tak, jak gdyby on nigdy grzechów nie popełnił. Mimo że oczywiście każdy popełnił grzechy, każdy jest winien przed Bogiem. I nie ma osoby, która by nie zgrzeszyła. Wyjątkiem z ludzi był Pan Jezus Chrystus, który w momencie, kiedy był na krzyżu Golgoty, stał się grzechem za nas. I Jemu została przypisana cała nasza niegodziwość. Wszystkie nasze grzechy zostały przez tą ofiarę raz na zawsze zgładzone. Gdy Pismo Święte mówi, że zostały zgładzone wszystkie grzechy, to Pismo Święte mówi, że chodzi o grzechy przeszłe, teraźniejsze i przyszłe. Wszystkie, jakie kiedykolwiek człowiek jest w stanie popełnić, już Pan Jezus Chrystus za nie cierpiał. Na tym polega ten doskonały dar. Na tym polega ten dar od Boga. Jest to dar z góry. I widać tutaj w 18 wierszu, że to, czy ktoś narodzi się na nowo, jest dziełem Bożym. Bo jest powiedziane, że to Bóg zrodził tych, którzy są wierzącymi w Pana Jezusa, tych zrodził z własnej woli.
18 wiersz. Ze swojej woli zrodził nas. Czym? Słowem prawdy, czyli tym, co mówi nam Pismo Święte o Panu Jezusie Chrystusie. I to jest bardzo ważne, żebyśmy wiedzieli, że narodzenie na nowo to jest dzieło Boga, nie nas. Tak samo jak każdy z nas się urodził kiedyś jako niemowlę. Ja na przykład nie miałem nic wspólnego z tym, że się urodziłem. Urodzili mnie rodzice, a dokładnie mama w dniu porodu mnie zrodziła. Ja nie miałem z tym nic wspólnego. I tak samo jest z nowym narodzeniem z góry. Nowe narodzenie z góry to jest dzieło Boga. To tylko Bóg może kogoś zrodzić na nowo. Może komuś dać nowe życie. Człowiek nie jest w stanie tego wypracować sam z siebie przez jakieś metody pracy nad sobą czy przez różnego rodzaju zabiegi. To jest po prostu niemożliwe. Tylko Bóg może kogoś narodzić na nowo. Tak samo jak jest niemożliwe, że któregoś dnia ktoś postanawia, że się urodzi na tej ziemi i on się sam rodzi bez udziału matki. To jest zwyczajnie niemożliwe, żeby człowiek mógł się sam na nowo narodzić. Więc jest to dzieło Boże. Jeśli ktoś z nas tu na tej sali chce być narodzony na nowo, a Pan Jezus Chrystus wyraźnie powiedział w rozmowie z Nikodemem, musicie się na nowo narodzić, to jeśli ktoś chce być narodzony na nowo, musi wołać do Boga o to. Boże, chcę być narodzony na nowo. Jestem bezradny. Wiem, że Ty wymagasz, abym był narodzony na nowo, ale tylko Ty możesz mnie narodzić na nowo. Jestem bezsilny. Nie mam szans sam tutaj nic zadziałać. Ale wiem, że Ty chcesz, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i do poznania prawdy doszli, więc proszę Cię o to, abyś mnie ratował. Jeżeli tak przyjdziemy do Boga, to Bóg jest tym, który daje każdy dar dobry i każdy dar doskonały. Ten dar pochodzi z góry, od Boga. Drugie miejsce to jest pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział, to jest strona 295. Od 18 do 23 wiersza. Wiedząc, że nie tym, co zniszczalne, srebrem lub złotem, zostaliście wykupieni z waszego marnego postępowania przekazanego przez ojców, lecz drogą krwią Chrystusa, jako baranka niewinnego i nieskalanego, przeznaczonego do tego przed założeniem świata, a objawionego w czasach ostatecznych ze względu na was. Wy przez niego uwierzyliście w Boga, który go wskrzesił z martwych i dał mu chwałę, aby wasza wiara i nadzieja były w Bogu. Skoro oczyściliście swoje dusze, będąc posłuszni prawdzie przez ducha, ku nieobłudnej braterskiej miłości, czystym sercem jedni drugich gorąco miłujcie, będąc odrodzeni nie z nasienia zniszczalnego, ale z niezniszczalnego, przez Słowo Boże, które jest żywe i trwa na wieki. Jak widać, tutaj te słowa są kierowane przez apostoła Piotra do tych, którzy uwierzyli w Pana Jezusa, i już są odrodzeni nie z nasienia zniszczalnego, ale niezniszczalnego. Przez Słowo Boże, które jest żywe i trwa na wieki. Więc to narodzenie na nowo
daje pewnego rodzaju rezultaty. I ten fragment może nam posłużyć na to, żeby każdy się postawił w świetle Bożym i sprawdził, czy ja już jestem narodzony na nowo. Czy ja już mam nowe życie z Boga? Bo być może są takie osoby, które myślą o sobie, że już jest ze mną dobrze, że ja już jestem Bożym dzieckiem, że nie jestem dzieckiem diabelskim i że mam miejsce w niebie. Może są takie osoby i być może mają rację, ale być może się mylą. Więc warto, żeby przyjrzeć się w zwierciadle Słowa Bożego sam na sam z Bogiem i odpowiedzieć sobie na to pytanie. Więc tutaj widać, że taka osoba, która jest narodzona na nowo, wie, że jest odkupiona nie własnym działaniem, nie jakimiś rzeczami z tego świata, tylko 18 wiersz mówi, wiedząc, że nie tym, co zniszczalne srebrem lub złotem zostaliście wykupieni z waszego marnego postępowania, przekazanego przez ojców, lecz drogą krwią Chrystusa jako baranka niewinnego i nieskalanego. Czy wiesz o tym, że Chrystus jest barankiem? Czy wiesz, że Chrystus jest niewinny? Czy wiesz, że Chrystus jest nieskalany? Czy rozumiesz, że tylko Jego ofiara jest w stanie zbawić? Bo jeżeli pokładasz ufność w czymkolwiek innym, to jest niestety zła wiadomość dla ciebie. Jeśli pokładasz ufność w czymkolwiek innym niż w ofierze Pana Jezusa Chrystusa, jeśli pokładasz ufność w czym innym niż w drogiej krwi Chrystusa jako baranka niewinnego i nieskalanego, to niestety jesteś jeszcze dzieckiem diabła. Nie jesteś narodzony na nowo. Więc to jest pierwszy punkt, który z tego miejsca możemy wyciągnąć dla siebie. Jeżeli z kolei wiesz, że Chrystus jest doskonały, że Chrystus jest barankiem niewinnym i nieskalanym, jeśli wiesz, że Jego krew przelała się za ciebie, to znaczy, że jesteś narodzony na nowo, bo uwierzyłeś w doskonałe dzieło Pana Jezusa Chrystusa, uwierzyłeś Bogu, który go dał jako przebłaganie za grzechy twoje. I widzimy tutaj, że Bóg już dawno, w przeszłej wieczności, myślał o tym, żeby ta ofiara była złożona. 20 wiersz mówi, że to już było przeznaczone przed założeniem świata. A w czasach ostatecznych, czyli wtedy, kiedy Pan Jezus Chrystus został przybity do krzyża, zostało dopiero ujawnione. I widzimy, że wiara w Boga to nie jest nasze działanie, tylko 21 wiersz mówi, że przez Chrystusa człowiek wierzy w Boga. To Chrystus jest źródłem. To Chrystus jest w stanie takiego pokutującego grzesznika naprowadzić na właściwe tory. I działanie tego nowego narodzenia jest takie, że jest porzucenie martwych uczynków, jest chwała po prostu Boża przypisana na podstawie ofiary Chrystusa takiemu człowiekowi. Taki człowiek staje się w oczach Bożych tak czysty, jak gdyby nigdy nie zgrzeszył. I dlatego 22 wiersz mówi wyraźnie, że te serca i dusze są oczyszczone na podstawie narodzenia na nowo, że wynikiem tego jest posłuszeństwo prawdzie przez Ducha Świętego, że nie ma tutaj żadnych podtekstów, żadnych drugich czy trzecich planów, że jest to nieobłudna miłość, szczera, bez polityki, bez różnego rodzaju knucia planów. Czyste serce. I ta miłość nie jest tylko miłością taką wynikającą z przymusu. Ta miłość jest miłością gorącą. Jest o najwyższych walorach. Widać ją na każdym kroku. To jest
stan idealny. I osoba narodzona na nowo właśnie może z tego korzystać, że Pan Jezus Chrystus ją uzdolnił do takiego życia. Ale kluczem do tego jest uwierzyć w Chrystusa jako baranka nieskazitelnego i wiedzieć, że Jego krew oczyściła cię od wszystkich twoich grzechów. Więc tutaj widzimy wyraźnie, że to jest na podstawie działania Bożego i jest to skuteczne przez ofiarę Chrystusa. Kolejne miejsce. To jest miejsce z pierwszego listu Jana. Pierwszy list Jana, 3:9. Każdy więc, kto w nim trwa, nie grzeszy. Każdy, kto grzeszy, nie widział go ani go nie poznał. Dzieci, niech was nikt nie zwodzi. Kto czyni sprawiedliwość, jest sprawiedliwy, tak jak i on jest sprawiedliwy. Kto popełnia grzech, jest z diabła, gdyż diabeł od początku grzeszy. Po to objawił się Syn Boży, aby zniszczyć dzieła diabła. Każdy, kto się narodził z Boga, nie popełnia grzechu, bo jego nasienie w nim pozostaje i nie może grzeszyć, gdyż narodził się z Boga. Po tym poznaje się dzieci Boże i dzieci diabła. Każdy, kto nie czyni sprawiedliwości, nie jest z Boga, jak i ten, kto nie miłuje swego brata. Więc tutaj widzimy, że jeśli patrzymy na naturę człowieka narodzonego na nowo, ta poprzeczka jest postawiona bardzo klarownie, wysoko. Wiadomo, że czym innym jest, jeżeli ktoś jest na przykład kierowcą i zazwyczaj nie przekracza prędkości, czyli jeździ przepisowo, a w wyniku jakiegoś zamieszania, manewru czy wyprzedzania przekroczy prędkość, ale na co dzień zawsze jeździ przepisowo. To jest tego typu przykład. Czyli dziecko Boże nienawidzi grzechu. Dziecko Boże nie lubi tego, aby być uwikłanym w sytuację, gdzie zdarza się mu towarzyszyć w czyimś grzechu. Więc taka osoba narodzona na nowo czuje wstręt przede wszystkim do swojego własnego brudu, do swojego własnego grzechu, do swojej własnej nieprawości. Taka osoba jest tutaj określona w liście Jana, że kto się narodził z Boga, nie popełnia grzechu. Nie jest zainteresowany tym, żeby walczyć przeciwko Bogu, bo grzech to jest bunt przeciwko Bogu. Natomiast taka osoba ma obietnicę z Pisma Świętego, że jeśli w wyniku czy to przeoczenia, czy to jakiejś słabości zdarzy się zgrzeszyć, to ma orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa, i ma ten grzech Bogu wyznać. I wtedy krew Jezusa Chrystusa oczyści taką osobę i ten grzech wyznany, przecież Bóg zna nasze grzechy, ten grzech wyznany jest od razu przez Boga traktowany jako taki, który jest zlikwidowany, bo Pan Jezus Chrystus za wszystkie umarł. I to chodzi o higienę takiej osoby, która jest narodzona na nowo. Jeśli zdarzy się potknąć, to taka osoba musi codziennie zajmować się swoim życiem, czy danego dnia byłem doskonale zgodny z myślami Bożymi. Jeśli nie, to trzeba od razu Bogu przedstawić. Można to robić co rano, można to robić wieczorem, można to robić na bieżąco w ciągu dnia, w każdej wolnej chwili. Generalnie chodzi o to, że dziecko Boże brzydzi się grzechem. Dziecko Boże nienawidzi grzechu. Dziecko Boże nie traci czasu na walkę z grzechem,
Bo nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby żyjąc, żyć dla Boga. Przybliżać się do obrazu Pana Jezusa Chrystusa. Być takim, jak On był na tym świecie. I to właśnie chce osoba narodzona na nowo, tak żyć, jak Chrystus tu na ziemi. I dlatego tu jest powiedziane, po tym poznaje się dzieci Boże i dzieci diabła. Kto nie czyni sprawiedliwości, nie jest z Boga. Jak i ten, kto nie miłuje swego brata. Bo jest to jasna sprawa. Jeżeli ktoś nie miłuje, to nie ma w nim miłości Boga. Nie jest narodzony na nowo. Niech wróci do punktu pierwszego. Niech woła do Boga o zbawienie. To jest dowód na to, że jest się na szerokiej drodze do piekła. Jeśli nie ma się pragnienia życia w sprawiedliwości, jeśli się nie ma pragnienia życia w miłości wobec ludzi, których Bóg uratował, to jest podstawa, żeby siebie samego na podstawie tej myśli obudzić, żeby nie było kogoś, kto jest na tej sali, usłyszał, że Pan Jezus umarł za jego grzechy, a mimo to tego typu człowiek pójdzie do piekła na wieczne zginienie, na zawsze do jeziora ognistego. To by była wielka katastrofa. Kolejne miejsce. Pierwszy list Jana, rozdział drugi, to jest strona 304. Rozdział drugi, 29 wiersz. Jeżeli wiecie, że On jest sprawiedliwy, wiedzcie też, że każdy, kto czyni sprawiedliwość, z Niego się narodził. Widzimy tu wyraźnie potwierdzenie tej myśli, że jeśli ktoś czyni sprawiedliwość, z Boga się narodził. Kto jest sprawiedliwy? Bóg. Kto jest sprawiedliwy? Bóg objawiony w ciele, Jezus Chrystus. Jeśli ktoś czyni sprawiedliwość, z Boga się narodził. Jeśli ktoś czyni tak, jak Słowo Boże uczy i to jest pragnieniem jego serca, a nie wyuczonym przepisem ludzkim, to mamy do czynienia z miejscem, które definiuje życie osoby narodzonej na nowo. Jeśli to jest prawdą w twoim życiu, że przyjąłeś Jezusa Chrystusa jako twojego Zbawiciela, jeśli uwierzyłeś, że Jego ofiara jest doskonała i jesteś pewien, że Jezus Chrystus zmazał wszystkie twoje grzechy, jeżeli widzisz, że od rana do wieczora nic, tylko zajmuje cię, jak czynić sprawiedliwość, to ten fragment jest dowodem na to, że z Boga się narodziłeś. Ale jeżeli coś tutaj nie działa, to wołaj do Boga, bo jest to wielką tragedią. Jeśli wiedząc tak dużo ze Słowa Bożego, trafisz na wieczne zginienie do jeziora ognistego jako dziecko diabelskie. Kolejne miejsce. To jest pierwszy list Jana, 5 rozdział, strona 307. 5 rozdział, 18 wiersz. Znowu podobna informacja i bardzo mocno podkreślona. Wiemy, że każdy, kto się narodził z Boga, nie grzeszy. Ale kto się narodził z Boga, zachowuje samego siebie, a zły go nie dotyka. Nie jest tu mowa o tym, że kto się narodził z Boga od czasu do czasu nie zgrzeszy. Jest różnica między grzeszy a zgrzeszy. Natomiast jest tu mocno podkreślone, że chodzi o to, że każdy, kto się narodził z Boga. Czyli nie ma wyjątku. Jeśli ktoś jest narodzony z Boga, odkrywa sam w sobie, że nienawidzi grzechu, że nie chce grzeszyć i że ma
Dzięki mieszkającemu w nim Duchu Świętemu, Duch Święty to jest Bóg, zesłany po tym, gdy Pan Jezus Chrystus został wzięty do nieba, gdy zmartwychwstał i nastąpiło Jego w niebo wstąpienie, to w dniu Pięćdziesiątnicy przysłał Ducha Świętego, trzecią osobę Boga, trzecią osobę Trójcy. I Duch Święty jako Bóg Wszechmogący również mieszka w wierzących, również mieszka w osobach, które się narodziły z Boga. I ta wielka moc wielkiego Boga, bo Duch Święty ma moc, Duch Święty nie jest mocą. Duch Święty jako Bóg ma moc. I On tą moc udostępnia wierzącemu, narodzonemu na nowo, aby sobie sam radził z wieloma problemami, które tu na świecie się pojawiają. Dlatego jest wyraźnie powiedziane, że kto się narodził z Boga, zachowuje samego siebie, a zły go nie dotyka. Gdyż właśnie ta moc Ducha Świętego uzdalnia wierzącego do tego, żeby żyć zgodnie ze Słowem Bożym. Na początku to nie wychodzi może doskonale. Zaraz po narodzeniu na nowo jest wiele przyzwyczajeń i wiele problemów, które wierzący musi rozwikłać według Słowa Bożego. I nie może za niego tego zrobić ktoś inny. To musi sam, czytając Słowo Boże i analizując informacje ze Słowa Bożego, sam musi dla siebie takie problemy rozwiązywać dzięki działaniu Ducha Świętego. To nie jest tak, że on gdzieś weźmie, skorzysta z gotowca, bo może się okazać, że trafi na fałszywą naukę i ta fałszywa nauka go wtedy ukształtuje w osobę wyjątkowo groźną i niebezpieczną. Nie. Słowo Boże jest wystarczające. Duch Święty mieszkający w narodzonej na nowo osobie wystarcza, żeby taką osobę uzdolnić do tego, żeby ten człowiek zachowywał samego siebie i wtedy zły go nie dotyka. Każdy, kto się narodził z Boga, nie grzeszy. Więc jeśli twoim pragnieniem jest to, żeby grzeszyć, nie jesteś narodzony na nowo, bo każdy, kto się narodził z Boga, nie ma na celu grzeszenia. Kolejne miejsce, które mówi nam o efekcie narodzenia na nowo, to jest pierwszy list Jana, 5 rozdział, ten sam rozdział, tyle że pierwszy wiersz, strona 306. Każdy, kto wierzy, że Jezus jest Chrystusem, narodził się z Boga. A każdy, kto miłuje tego, który zrodził, miłuje też tego, który się z Niego narodził. Więc mamy dokładną informację. Każdy, kto wierzy, że Jezus jest Chrystusem, narodził się z Boga. Czyli tutaj nie ma jakichś wielkich kombinacji. Wiemy o tym, że to Bóg dokonuje narodzenia na nowo. I jeżeli wierzysz, że Jezus jest tym, którego Bóg złożył w ofierze na krzyżu Golgoty za twoje grzechy, że ta ofiara doskonała, przebłagała wszystkie twoje grzechy, to jesteś narodzony z Boga. Tego przekonania człowiek sam nie może w sobie wypracować. I wtedy efektem tego jest już nowe życie. Kolejne miejsce. Ewangelia Jana, 1 rozdział. I tutaj mamy wyraźne świadectwo Pisma Świętego. 12 i 13 wiersz przeczytam. Wszystkim tym, którzy Go przyjęli, dał moc, aby się stali synami Bożymi, to jest tym, którzy wierzą w Jego imię, którzy są narodzeni nie z krwi ani z woli ciała,
ani z woli mężczyzny, ale z Boga. Więc jest wyraźne świadectwo, że Pan Jezus Chrystus przyszedł na ziemię i został przez niektóre osoby przyjęty. Większość go odrzuciła, bo Pan Jezus Chrystus został odrzucony. Ale niektórzy go przyjęli. I ci, którzy go przyjęli, ci, których on nawet określa malutkie stadko, czyli to jest tak mała grupa. Nawet Pan Jezus powiedział, ale czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Dlaczego zadał takie pytanie? Dlatego, że jest to niewielka grupa, malutkie stadko i czy w ogóle znajdą się takie osoby. I tutaj widzimy wyraźnie, że wszystkim tym, którzy Pana Jezusa przyjęli, Pan Jezus dał moc, aby się stali synami Bożymi. To jest tym, którzy wierzą w Jego imię. Którzy są narodzeni nie z krwi, ani z woli ciała, ani z woli mężczyzny, ale z Boga. Oczywiście te osoby, co do zasady, tak jak wszyscy ludzie, są narodzeni z woli mężczyzny, ale oprócz tego, że się narodzili biologicznie, że są żywymi istotami, są również narodzeni z Boga dzięki temu, że przyjęli Jezusa jako swojego ratownika, jako swojego Pana, jako swojego Zbawiciela. Wtedy ci, którzy przyjęli Jezusa, mają moc, aby się stali synami Bożymi przez wiarę w imię Jezusa. I to jest bardzo proste, bo kiedyś, gdy Paweł i Sylas byli trzymani w więzieniu, ten, który ich trzymał w więzieniu, zadał im pytanie: Panowie, co mam czynić, abym był zbawiony? Otrzymał ten człowiek prostą odpowiedź od apostoła Pawła. Uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony ty i twój dom. Tak mówią Dzieje Apostolskie w 16 rozdziale między innymi. Wiele jest tego typu świadectw, że zbawienie jest tylko i wyłącznie przez wiarę w Pana Jezusa Chrystusa. Kolejne miejsce to jest 1 Tesaloniczan, 2 rozdział, strona 260. 1 Tesaloniczan 2:13. Dlatego też nieustannie dziękujemy Bogu, że gdy przyjęliście Słowo Boże, które słyszeliście od nas, przyjęliście je nie jako słowo ludzkie, ale, jak jest naprawdę, jako Słowo Boże, które też w was, którzy wierzycie, skutecznie działa. Czyli widzimy tutaj wyraźne świadectwo, że Słowo Boże przyjęte przez tych ludzi, którzy tutaj są adresatami tych słów Pawła apostoła, to oni jako narodzeni na nowo słuchają Słowa Bożego. Są chętni do tego, żeby to Słowo Boże w nich pracowało. To jest pierwszy objaw taki praktyczny narodzenia na nowo. Jeśli jesteś narodzony na nowo, to między innymi zauważysz to, że twoje uszy lgną do tego, co Słowo Boże ma do powiedzenia. Że tylko będziesz chciał żyć, będziesz chciała żyć tym, co Biblia mówi. Że nie będą cię interesowały opinie ludzi, tylko będzie cię interesowało, co ma Bóg do tego do powiedzenia na dany temat. Nie będą się liczyły ludzkie opinie, tylko i wyłącznie opinia Boża na dany temat będzie dla ciebie kluczowa. To jest typowy objaw narodzenia na nowo. Jeżeli tego nie ma, to jest duże zagrożenie, że niestety nie jesteś narodzony, nie jesteś narodzona na nowo. Dlatego, że zdrowe niemowlę nie może być odpędzone od mleka matki.
Tak samo narodzony na nowo człowiek nie da się odpędzić od tego, co Bóg ma do powiedzenia. I kolejny fragment jest, który chciałbym, żebyśmy też mu się przyjrzeli. 2 Koryntian 4:6. To jest strona 229 w niebieskich Nowych Testamentach. 2 Koryntian 4:6. Ponieważ Bóg, który rozkazał, aby z ciemności zabłysnęło światło, ten zabłysnął w naszych sercach, aby zajaśniało w nas poznanie chwały Bożej w obliczu Jezusa Chrystusa. Czyli widzimy wyraźnie, że człowiek, który co do natury jest dzieckiem diabelskim, przed narodzeniem na nowo, jest człowiekiem z ciemności, człowiekiem poruszającym się w ciemności. Tutaj Słowo Boże pokazuje, że człowiek narodzony na nowo z kolei jest rozjaśniony przez to, co jest świadectwem Bożym. I jaśnieje w takim człowieku poznanie chwały Bożej w obliczu Jezusa Chrystusa. To jest efekt. Czyli widzimy chwałę Bożą, Jezusa, i interesuje nas tylko to, co Bogu się podoba. Jako osoby narodzone na nowo nie interesujemy się ludzkimi, religijnymi wynalazkami, tylko jako osoby narodzone na nowo chcemy wiedzieć, co ma nam do powiedzenia Bóg, i tylko i wyłącznie w centrum jest dla nas Jezus Chrystus, nikt inny. Kolejne miejsce to jest 1 list Piotra 2, to jest strona 296. 1 list Piotra, 2 rozdział, 2 wiersz. Jak nowo narodzone niemowlęta, pragnijcie czystego mleka Słowa Bożego, abyście dzięki niemu rośli. Tutaj jest porównanie do niemowlęctwa, jakiego doświadcza każdy człowiek, który przychodzi na świat jako świeżo urodzony przez mamę. I nie każdy z nas może to pamięta, ale każdy z nas tak się właśnie zachowywał wobec pokarmu od matki albo do butelki z mlekiem. Że każde niemowlę pragnęło mleka. I tu jest to porównanie, że nowonarodzone niemowlęta pragną czystego mleka. Natomiast nowonarodzone dzieci Boże, czyli narodzone na nowo przez Boga, pragną Słowa Bożego. Czystego mleka Słowa Bożego. I tylko to Słowo Boże jest tutaj takim czystym mlekiem, dzięki któremu niemowlę rośnie. Nie może to być jakaś sfałszowana kombinacja wszystkiego innego, tylko nie Słowa Bożego. Nie, to ma być czyste, niezmącone niczym Słowo Boże. Czyli to, czego uczy Biblia. To, co Bóg powiedział w Biblii. Nie może to być jakiegoś rodzaju ludzka nauka, bo to nie da wzrostu, tylko to da różnego rodzaju patologie. Dziecko Boże rośnie dla Boga. Dziecko Boże rośnie tak, żeby stać się identycznym z Panem Jezusem Chrystusem. Żeby być podobnym do Niego. Natomiast różnego rodzaju ludzkie dodatki spowodują, że ten człowiek narodzony na nowo będzie karykaturą, będzie dziwolągiem, nie będzie w żaden sposób podobny do Pana Jezusa w żadnym aspekcie, bo tylko Słowo Boże jako czyste mleko daje tą możliwość, żeby być jak Jezus na tym świecie. Kolejne miejsce to jest ostatni fragment, który chciałem, żebyśmy wzięli pod uwagę. Z Dziejów Apostolskich, 9 rozdział, strona 163. Dzieje Apostolskie, 9 rozdział,
Wiersz pierwszy. 11, przepraszam. Wiersz 11. Ten rozdział przedstawia nam apostoła Pawła. Apostoł Paweł w pierwszym wierszu nazywany jest jeszcze Saulem. Jest to przed jego nawróceniem. Jest powiedziane w pierwszym wierszu: Saul, dysząc jeszcze groźbą i chęcią mordu przeciwko albo wobec uczniów Pana, poszedł do najwyższego kapłana. Po co on poszedł? On był żydowskim wyznawcą, wtedy częścią sekty faryzeuszów. I on chciał mordować chrześcijan, gdyż nienawidził ich z całego serca. I ten człowiek dostał upoważnienie, żeby chrześcijan wywlekać, mordować, prześladować. I okazało się, że gdy jechał do Damaszku, aby tą swoją działalność kontynuować, Pan Jezus Chrystus w drodze mu się objawił i Saul się nawrócił. Saul został narodzony na nowo. I w 9 wierszu już widzimy, że on nic nie widział, nie jadł i nie pił. A w 11 widzimy, że o tym człowieku, który co dopiero doświadczył cudu narodzenia na nowo, Bóg wydał świadectwo. Powiedział do innego ucznia w ten sposób Pan Jezus. A Pan powiedział do tego ucznia: wstań i idź na ulicę, którą nazywają Prostą, i zapytaj w domu Judy o Saula z Tarsu. Oto bowiem się modli. Widzimy tutaj świeżo nawróconego Saula. Jeszcze nie ma imienia Paweł, ma na imię Saul, bo tak się pierwotnie nazywał. I ten człowiek co dopiero nawrócił się. I charakterystyką tego okresu jest to, że taka osoba woła do Boga, modli się. Nie chodzi o zmawianie jakichś modlitw wyuczonych z książek czy gdzieś zapisanych. Modlitwa to jest rozmowa z Bogiem. Czyli dziecko Boże, tak jak mówi małe dziecko do swoich rodziców, to dziecko Boże mówi do swojego Ojca w niebie. I z kolei Ojciec odpowiada przez Słowo Boże, przez Biblię. I to jest dialog. To nie jest tak, że to jest jakaś jednokierunkowa rozmowa, czyli że dziecko mówi do Boga, a Bóg nic nie mówi. To nie jest wtedy prawda biblijna. Prawda biblijna jest taka, gdy my modlimy się do Boga i znajdujemy odpowiedź od Boga w Słowie Bożym. Znajdujemy odpowiedź czytając Biblię. Bo Bóg dał nam swoje Słowo, które jest właśnie zapisane w Biblii. Ewangelii Mateusza, 10 rozdział, 28 werset. Pan Jezus mówi takie słowa: i nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który może i duszę, i ciało niszczyć w piekle. Czyż nie sprzedają za grosz dwu wróbli? A jednak ani jeden z nich nie spadnie na ziemię bez woli Ojca waszego. Nawet wasze włosy na głowie wszystkie są policzone. Nie bójcie się, jesteście więcej warci niż wiele wróbli. Każdego więc, który mnie wyzna przed ludźmi, i ja wyznam przed Ojcem moim, który jest w niebie. Ale tego, który by się mnie zaparł przed ludźmi, i ja się zaprę przed Ojcem moim, który jest w niebie. Nie mniemajcie, że przyszedłem przynieść pokój na ziemię.
Nie przyszedłem przynieść pokój, ale miecz. Bo przyszedłem poróżnić człowieka z jego ojcem i córkę z jej matką i synową z jej teściową. Tak to staną się wrogami człowieka domownicy jego. Kto miłuje ojca albo matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto miłuje syna albo córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Te słowa Pan Jezus powiedział i powtarza tu kilka razy: nie bójcie się. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą. Pokazuje nam, że śmierć ciała nie narusza życia duszy. Człowiek jest duchem, duszą i ciałem. W momencie, kiedy następuje śmierć ciała, duch i dusza dalej funkcjonują. Pismo Święte nasze ciało porównuje do namiotu. I jeżeli ktoś z nas był na wycieczce, czy to w górach, czy nad jeziorem, to wie, że namiot to jest takie miejsce zamieszkania, które jest liche, słabej jakości i przeznaczone na bardzo krótki czas. I tak jest z nami. Nasze ciało jest nam dane na krótką chwilę. Nawet jest porównane do trawy, która dziś jest, a jutro jest w piec wrzucana. Jest porównane do rzeczy bardzo ulotnych, bo człowiek ma wieczność w swoim sercu. Jest istotą, która ma po prostu nieskończony co do czasu swojego istnienia byt. A czas przebywania w tym namiocie jest krótką chwilą, krótką wycieczką. I od tego, jak na tej krótkiej pielgrzymce tu na ziemi ustosunkujemy się do Słowa Bożego, do Boga, zależy, co będzie z nami na zawsze, w wieczności. I bardzo ciekawe jest, że Pan Jezus mówi wielokrotnie tutaj, żeby się nie bać tych, którzy razem z nami są na tej krótkiej wycieczce, na tej krótkiej pielgrzymce. I że nawet jeśli trzeba, to mamy się z nimi pokłócić. Bo my mamy stanąć po stronie Boga, po stronie Pana Jezusa. Mamy się przyznać do Pana Jezusa jako naszego Zbawiciela. Nawet jeżeli to spowoduje niezrozumienie wśród innych ludzi, którzy też są na tej pielgrzymce. I Pan Jezus wręcz powiedział, że to jest tak jakby przyniesienie miecza na ziemię. Że ci ludzie, którzy sami nie będą chcieli pójść za Panem Jezusem, będą zwalczać tych, którzy chcą iść z Panem Jezusem. Więc wybierając życie wieczne z Panem Jezusem, muszę być pewien tego, że nie wszystkim się to spodoba, ludziom mieszkających w takich samych lichych namiotach, jak mój namiot, czyli moje ciało. I kolejna rzecz. Jesteśmy więcej warci niż wiele wróbli. A jest powiedziane, że ani jeden z tych wróbli nie spada na ziemię bez woli Ojca. Czyli sam Bóg, żeby spadł wróbel na ziemię, musi wydać pozwolenie, decyzję, dekret, żeby wróbel, jakich setki widzimy zdechłych w różnych miejscach, żeby ten wróbel zakończył swoje życie. Tak samo o Twoim i o moim mieszkaniu w tym namiocie
a dokładnie o Jego powstaniu, bo zostaliśmy przez Boga utkani w łonie Matki, ale też o zakończeniu tego bycia w tym namiocie, czyli o śmierci, decyduje Ojciec. Nie ty, nie ja. Nie mogę nawet o jedną sekundę wydłużyć ani skrócić swojego życia. Tak samo jest z Tobą. I to Bóg wydaje decyzję. Jeżeli On wie, że Ty już to, co trzeba wiedzieć o tym, jak dostać się do nieba, wiesz, i On wie, czy Ty zrozumiałeś, i On wie, czy Ty odrzuciłeś Ewangelię lub przyjąłeś, to w tym momencie kończy się Twoja przydatność na tej ziemi. Nawet jest powiedziane, że człowiek jest porównany do drzewa, które albo wydaje owoce, albo nie. Człowiek, który zwleka z decyzją o pojednaniu się z Bogiem, jest porównany do drzewa niewydającego owocu. I taki człowiek, nie wydając owocu dla Boga, jest przez Boga przeznaczony na ścięcie. I porównanie do pracy ogrodnika przywodzi tutaj właśnie to, że takie ścięte drzewo gdzie się wrzuca? Do kompostownika lub do płomieni. Generalnie próżno ziemię zajmuje, takie słowa padają w Ewangelii. I tak samo jest z człowiekiem, który zrozumiał, że Jezus umarł za jego grzechy, ale nie chce pójść za tym, nie chce skorzystać ze zbawienia. Słowo Boże mówi, próżno ziemię zajmuje. I jest to bardzo duża odpowiedzialność, bo Faraon dostał taką możliwość kilka razy, gdy Mojżesz stawał przed nim i świadczył o Bogu. I jest powiedziane, że Faraon nie przyjmował poselstwa od Boga i Faraon zatwardził swoje serce. Po raz kolejny Mojżesz stanął przed nim i po raz kolejny czytamy i Faraon zatwardził swoje serce. Ale to nie trwało w nieskończoność. Po pewnym czasie czytamy straszliwe słowa, że po kolejnym odrzuceniu Bożego poselstwa później to już Bóg zatwardził serce Faraona. Jest taki wodospad Niagara. On się znajduje na pograniczu Kanady i Stanów Zjednoczonych. Kto był albo czytał o nim, wie, jak bardzo jest on majestatyczny. I on ma bardzo silny nurt. I jest taka czerwona linia na tym, na tej rzece, która zasila ten wodospad. Przed czerwoną linią można jeszcze różnymi sposobami zawrócić. Te statki wycieczkowe, które pokazują turystom ten wodospad i majestat tego Bożego stworzenia, nie przekraczają tej linii. Ale jest historia o lekkomyślnym młodzieńcu, który płynął tą rzeką i wiedział o tym, że jest takie miejsce, płynął tą rzeką, ale nie zważał na wołania tych, którzy z brzegu wołali, żeby zawrócił. Dopiero zagrożenie zobaczył po przekroczeniu tej czerwonej linii. Ale wtedy było już za późno. Więc Słowo Boże nas wielokrotnie i wieloma sposobami zachęca. Nie bój się tych, którzy mają inne zdanie od Boga. Bój się tego, od którego decyzji zależy, czy jakiś wróbel spadnie na ziemię.
i od którego zależy, czy przeżyjesz kolejną chwilę. Od Niego zależy, czy będziesz jeszcze mógł oddychać, czy Twoje serce dalej będzie biło. On chce Twoje serce. Bóg patrzy na serce, na szczery stan człowieka. On widzi, co jest w Twoim sercu. I nie jesteś w stanie Go oszukać. Więc uwierz Pana Jezusa Chrystusa jeszcze dziś. Pan Jezus umarł na krzyżu Golgoty w Twoje miejsce i Twoja grzeszność może być włożona na Pana Jezusa właśnie przez to, że uwierzysz w to, że ta doskonała ofiara wystarczy, żeby zgładzić wszystkie Twoje grzechy. I wtedy stanie się cud, jeśli uwierzysz Pana Jezusa, że Jego świętość zostanie przypisana Tobie. W tym momencie następuje coś, co nie potrafimy opisać ludzkimi słowami. Używamy różnych terminów, na przykład podwójne przypisanie. I to słowo oznacza, że Tobie będzie przypisana świętość Chrystusa, tak jakbyś nigdy nie zgrzeszył. A Chrystusowi jest przypisana w momencie, gdy uwierzysz, cała Twoja grzeszność. On zgładził ją na krzyżu Golgoty. I cały sąd za wszystkie Twoje grzechy, jeśli uwierzysz Pana Jezusa, Pan Jezus zgładził na krzyżu Golgoty w 3 godzinach ciemności. W momencie, kiedy krzyczał: Boże mój, dlaczegoś mnie pozostawił? To był krzyk, który był spowodowany tym, że na nim były nasze grzechy. Jeżeli nie skorzystasz z tej doskonałej ofiary Pana Jezusa, jeśli nie wyznasz Bogu Twoich grzechów, nie powiesz do Niego czegoś w rodzaju: Boże, jestem grzesznikiem, potrzebuję Twojego ratunku, wiem, że Jezus umarł za moje grzechy i że ta doskonała ofiara całkowicie wystarczy na zgładzenie moich grzechów. To jeżeli tego nie powiesz, to przez wieki z Twojego wnętrza będzie się odbywać krzyk: Boże mój, czemuś mnie pozostawił? Ale wtedy już będzie za późno. Otwórzmy Słowo Boże w 2 miejscach. List do Rzymian, 5 rozdział, 6 wiersz. Chrystus, gdy jeszcze byliśmy słabi, we właściwym czasie umarł za bezbożnych. Rzadko się zdarza, że ktoś umrze za sprawiedliwego. Prędzej za dobrego gotów ktoś umrzeć. Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Tym bardziej więc teraz, usprawiedliwieni krwią Jego, będziemy przez Niego zachowani od gniewu. Jeśli bowiem będąc nieprzyjaciółmi zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Syna Jego, tym bardziej będąc pojednani dostąpimy zbawienia przez życie Jego. A nie tylko to, lecz chlubimy się też w Bogu przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego teraz dostąpiliśmy pojednania. Świadectwo tego listu mówi, że kiedy w nas nie było żadnej mocy do tego, żeby cokolwiek w Bożych sprawach osiągnąć, Chrystus za nas umarł. Ten czas, kiedy Chrystus za nas umarł, jest nazwany właściwym czasem. Czyli to nie była pomyłka, że Chrystus umarł za całkowicie bezużytecznych. To był Boży plan, że my
właśnie dlatego, że nikt z nas o własnych siłach nie mógł osiągnąć zbawienia, że my potrzebowaliśmy ratunku. Bez naszej możliwości współdziałania z Bogiem to zbawienie musiało się odbyć. I tak jak żaden z nas nie miał nic wspólnego ze swoimi pierwszymi narodzinami, tak samo nikt z nas nie ma nic wspólnego z narodzeniem z Boga. Po prostu dziecko, gdy się rodzi, nie ma wpływu na to, że się urodzi. To zdradza Bóg. Duch Święty na taką osobę oddziaływuje. Jedyna odpowiedzialność takiego grzesznika to jest uwierzyć. Uwierzyć Panu Jezusowi. Uwierzyć, że Jego ofiara jest wystarczająca i doskonała. Apostoł Paweł tutaj podnosi taki argument, że rzadko zdarza się, że ktoś umrze za sprawiedliwego. Prędzej za dobrego gotów ktoś umrzeć. Słyszymy o takich przypadkach bohaterstwa, że jakiś człowiek umrze za kogoś, kto jest znany z tego, że jest uważany za dobrego. Kiedyś był taki przypadek, że profesor na Politechnice Gdańskiej został zaatakowany przez studenta niezadowolonego z oceny. I ten profesor był powszechnie szanowany i jego asystent zasłonił go i dostał siekierą od tego studenta. Bo ten asystent uważał tego profesora za kogoś właśnie dobrego. Przykład, który tu jest mówiony. Rzadki przykład, że ktoś za dobrego gotów jest zaryzykować życie i umrzeć. Z kolei Bóg nie tak postąpił. Bóg zesłał swojego Syna, najcenniejsze to, co miał, i Jezus umarł za bezbożnych, gdy byliśmy jeszcze grzesznikami, gdy w nas nic nie ma i nie było, co mogłoby się podobać Bogu. Chrystus za nas umarł. Nie było w nas nic dobrego. Każdy z nas na swoją drogę zboczył. Każdy z nas był bezbożny. I na podstawie tego, jaki jest wspaniały Bóg, że gdy jeszcze w nas nic nie było, to posłał swojego jedynego Syna, apostoł Paweł dalej rozwija myśl. Tym bardziej teraz, usprawiedliwieni krwią Jego, będziemy przez Niego zachowani od gniewu. Tak, gniewu. To jest bardzo niepopularne słowo. Bóg się gniewa. Bóg się gniewa na ten świat. Bóg jest gotów sądzić. I ten świat będzie osądzony. Diabeł i jego aniołowie trafią do jeziora ognistego, płonącego na wieki wieków siarką i ogniem. I niektórzy ludzie, którzy będą razem z diabłem, trafią do tego miejsca, mimo że Bóg piekło przygotował dla diabła i jego aniołów, a nie dla ludzi. To niektórzy ludzie nie skorzystają niestety z ofiary Pana Jezusa i trafią do jeziora ognia. I tu jest powiedziane, że tym bardziej więc teraz usprawiedliwieni krwią Pana Jezusa będziemy przez Boga zachowani od tego należnego nam gniewu. Nie mamy podstaw, żeby się bać, jeśli uwierzyliśmy Panu Jezusowi. Nie mamy podstaw, żeby lękać się należnego nam gniewu, bo Jezus za nas umarł. Jeśli bowiem będąc nieprzyjaciółmi, czyli wrogo nastawionymi do Boga, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Syna Jego, tym bardziej będąc już pojednani, dostąpimy zbawienia przez życie Jego. Po prostu doskonała ofiara Pana Jezusa jest absolutnie wystarczająca do tego, żeby komuś zapewnić przyjście do Boga i potem zachowanie go w jedności z Bogiem i doprowadzenie go do wiecznego życia w niebie. Drugie miejsce, które chciałbym, żebyśmy wzięli pod uwagę, to jest pierwszy list Jana, 4 rozdział,
9 i 10 wiersz. W tym objawiła się miłość Boga do nas, że Syna swojego jednorodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy przez Niego żyli. Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował i posłał Syna swego jako ubłaganie za grzechy nasze. Widzimy, że jest tu mowa o objawieniu Bożej miłości. Słyszeliśmy przed chwilą o tym, że kiedyś objawi się Boży gniew. Tu mówimy o Bożej miłości. Miłosierdzie poprzedza sąd. Gdy Izrael miał wytępić Kananejczyków z ziemi obiecanej, to musiał wyrżnąć wszystkich co do nogi. Jednakże był taki zwyczaj, że jeśli później prowadził wojny, to nie było już tego wymogu. Było powiedziane, że zanim zaatakuje takie miasto, ma zaproponować temu miastu pokój. Miłosierdzie uprzedza sąd. I tak właśnie jest z relacją między nami a Bogiem. Bóg jest gotowy, aby sądzić, ale zanim będzie pora na sąd wieczny, to proponuje łaskę w Jezusie Chrystusie, że kto chce być uratowany, to może to zrobić tylko i wyłącznie w Panu Jezusie. Tylko przez Niego można dostąpić zbawienia. Nie ma żadnego innego imienia danego pod niebem ludziom niż imię Pana Jezusa Chrystusa. Tylko przez Pana Jezusa jest możliwe zbawienie. I jest powiedziane, że właśnie Bóg uprzedził. On zanim po prostu było możliwe z naszej strony cokolwiek, On darował swojego Syna jako ubłaganie za grzechy nasze. I kolejne miejsce to jest z tego samego listu Jana, 5 rozdział od 9 wiersza. Jeśli świadectwo ludzkie przyjmujemy, to tym bardziej świadectwo Boże, które jest wiarogodniejsze. A to jest świadectwo Boga, że złożył świadectwo o swoim Synu. Kto wierzy w Syna Bożego, ma świadectwo w sobie. Kto nie wierzy w Boga, uczynił go kłamcą, gdyż nie uwierzył świadectwu, które Bóg złożył o swoim Synu. A takie jest to świadectwo, że życie wieczne dał nam Bóg, a życie to jest w Synu Jego. Kto ma Syna, ma życie. Kto nie ma Syna Bożego, nie ma życia. To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne. Taka zaś jest ufność, jaką mamy do Niego, iż jeżeli prosimy o coś według Jego woli, wysłuchuje nas. A jeżeli wiemy, że nas wysłuchuje, o to Go prosimy, wiemy też, że otrzymaliśmy już od Niego to, o co prosiliśmy. Zatem mamy tutaj świadectwo apostoła Jana, że jesteśmy w pewnym sensie zobowiązani do tego, żeby uznać to, co Słowo Boże mówi. Bo jeżeli Słowo Boże do nas coś mówi, a my tego nie przyjmujemy, to w pewnym sensie czynimy Boga kłamcą. Czy Bogu się podoba, jak ktoś mówi o nim, że jest kłamcą? Nie. Już sam fakt odrzucenia Jezusa jest takim grzechem, który gdyby nawet człowiek był święty i nigdy nie popełnił żadnego grzechu i tylko jeden grzech jego polegałby na tym, że nie chce przyjąć Pana Jezusa jako Zbawiciela, to by już wystarczyło na jego potępienie.
Ale oczywiście wiemy, że ludzie mają więcej grzechów niż tylko ten jeden. Więc jeśli świadectwo mamy od człowieka i pytamy go, jak dojść w to lub tamto miejsce w Kępnie. Pierwszy raz w życiu jestem w Kępnie, załóżmy, nie wiem jak trafić do Biedronki, pytam jak dojść, a przypadkowo spotkana osoba zapytana przeze mnie mówi, pójdziesz tam prosto dwie przecznice, a potem skręcisz w lewo i będzie Biedronka. A ja się odwracam i idę w przeciwnym kierunku. Czy ta osoba byłaby zadowolona? Nie byłaby. Byłoby jej przykro. Bo uczyniłbym z niej osobę, która przynajmniej strzępiła sobie język, albo wręcz uczyniłbym z tej osoby kłamcę, gdybym powiedział, kłamiesz, tam nie ma Biedronki. Nie, tam na pewno nie ma Biedronki. Kto wierzy w Syna Bożego, ma świadectwo w sobie. W ten sposób mamy świadectwo, że wierzymy w Jezusa Chrystusa, który od zawsze był Synem Bożym, jest Synem Bożym i będzie Synem Bożym. Nie było w historii takiego momentu, w którym Jezus nie był Synem Bożym. Tak samo jak nie było takiego momentu w historii, kiedy Ojciec nie był Ojcem. Bóg Ojciec zawsze był Ojcem i Bóg Syn zawsze był Bogiem Synem. To jest odwieczna relacja. Zawsze tak było. I to jest użyte przez Boga jako argument, że jeśli mamy tą świadomość, że mamy wiarę w Syna Bożego, to wtedy to świadectwo w sobie mamy. I jest wyraźnie powiedziane, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym, czyli Bogiem, bo potem jest, kto nie wierzy w Boga. Czyli kto wierzy w Syna Bożego, czyli Boga, ma świadectwo w sobie. Kto nie wierzy w Boga, tu chodzi o osobę Syna Bożego, uczynił go kłamcą, gdyż nie uwierzył świadectwu, które Bóg złożył o swoim Synu. Pan Jezus jest właśnie tym, o którym Bóg złożył świadectwo. I to jest podstawa do tego, żeby mieć zbawienie. I dalej jest wyjaśnione, o jakie świadectwo chodzi. A takie jest to świadectwo, że życie wieczne dał nam Bóg. Tak, życie wieczne jest nam podarowane przez Boga i może każdy z nas to życie wieczne mieć. Co to jest życie wieczne? Życie wieczne to jest takie, które się nigdy nie kończy. Ale to nie wszystko. Życie wieczne to jest takie, które również nigdy się nie zaczęło. I takie, które nie ma początku i nie ma końca, bo słowo wieczny to nie znaczy niekończący się. Słowo wieczny znaczy bez początku i bez końca. I takie życie jest w Chrystusie Jezusie, Synu Jego. Kto ma Syna, ma życie. Kto nie ma Syna Bożego, nie ma życia. Czyli posiadanie Pana Jezusa jest tym punktem, który powoduje, że ktoś ma życie i tym punktem, który powoduje, że jeśli ktoś nie ma Syna, ten nie ma życia. Bardzo ciekawy jest 13 wiersz. To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne. Wiedzieli. Możemy to wiedzieć. To jest kluczowa rzecz. Że można wiedzieć, że ma się życie wieczne. Na jakiej podstawie? Wystarczy, że ocenię sam, czy wierzę w imię Syna Bożego. Ja wierzę w imię Syna Bożego. Mam życie wieczne. Bo to jest jedyny powód, przyczyna i związane z tym konsekwencje. Jeśli mam Syna, mam życie. Jeśli wierzę w imię Syna Bożego, mam życie wieczne. I teraz dwa takie wiersze, 14 i 15, które pokazują nam mechanizm związany z modlitwą. Taka zaś jest ufność, jaką mamy do Niego, iż jeżeli prosimy o coś według Jego woli, wysłuchuje nas. I to właśnie jest sedno. Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i do poznania prawdy doszli. Jeśli chcemy to, co Bóg chce, to mamy gwarancję, że nas wysłucha.
Jeśli prosimy Boga o zbawienie, to On chętnie je da bez wypominania. Jeśli prosimy Boga o to, żeby nam dał zrozumienie prawdy Bożej, to On nam je chętnie da. Bo taka jest ufność, jaką mamy do Niego, że jeśli prosimy o coś według Jego woli, a Jego wolą jest, aby wszyscy ludzie byli zbawieni, w tym również ty, w tym również ja. I aby do poznania prawdy doszli. Czyli jeśli w czymś brak mi poznania, mam się zwrócić do Boga, prosić Go. Boże, nie rozumiem tej kwestii. Otwieram Słowo Boże, podkieruj moimi oczami tak, żebym znalazł odpowiedź. I czytam. Najlepszy sposób czytania Biblii to jest od pierwszej Mojżeszowej do objawienia, od pierwszego rozdziału pierwszej Mojżeszowej do 20 rozdziału objawienia. Żaden fragment Słowa Bożego nie jest ważniejszy niż inny fragment Słowa Bożego. Dlatego całą Biblię należy czytać od początku do końca. Oczywiście na samym początku łatwiej jest zacząć od Nowego Testamentu, czyli zacząć od Ewangelii Mateusza do objawienia i potem przejść do Starego Testamentu. To jest jedyne źródło prawdy Bożej dziś. Nie ma innego źródła. A jeżeli wiemy, że nas wysłuchuje, o co Go prosimy, wiemy też, że otrzymaliśmy już od Niego to, o co prosiliśmy. Jeśli prosisz Boga o życie wieczne, to jest zgodne z Jego wolą, to On ci to życie wieczne da bez wypominania, bo to jest Jego wola, żeby takie życie wieczne każdy miał i każdy do poznania prawdy doszedł. Szanowny przyjacielu, tylko w Panu Jezusie Chrystusie jest ratunek przed należną Tobie karą piekła wiecznego. Słowo Boże mówi wyraźnie, co musi się stać, abyś był zbawiony. Pan Jezus Chrystus, jedyny bez grzechu, wziął na siebie Twoje grzechy. Umarł na drzewie krzyża zamiast Ciebie. Możesz skorzystać z tego doskonałego dzieła Pana Jezusa. W jaki sposób? Uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony. Uczą o tym Dzieje Apostolskie, 16 rozdział, 31 werset. Jeśli chcesz rozpocząć korespondencyjny kurs biblijny lub otrzymać bezpłatnie Nowy Testament Pana Jezusa Chrystusa, napisz do nas, wyślij SMS-a lub zadzwoń. Czytaj.biblię, tak zwana małpa, onet.pl. Telefon 739-089-088. Możesz też napisać adres pocztowy Czytaj Biblię, skrytka 31 63 500 Ostrzeszów. Kanał na YouTubie Czytaj Biblię Ostrzeszów. Serdecznie zapraszamy do uwierzenia Panu Jezusowi Chrystusowi. Wszelkie pytania, jakie zadasz, postaramy się jak najbardziej odpowiedzieć Tobie według Słowa Bożego. Jeśli akceptujesz Słowo Boże jako podstawę, na której oczekujesz odpowiedzi, zapraszamy do kontaktu. Jesteś serdecznie zaproszony do tego, żeby zamówić u nas bezpłatny Nowy Testament Pana Jezusa Chrystusa albo Biblię, albo chrześcijańską literaturę. Bezpłatnie i bez wypominania. Nie troszcz się o koszty, dlatego że jeśli nie będziemy w stanie Ci ich wysłać, to po prostu poinformujemy, że nie damy rady. Ale jeśli damy radę, to dostaniesz je bezpłatnie. Serdecznie zapraszamy do kontaktu z Bogiem.